papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwalski dworzec PKP trafił na listę obiektów przeznaczonych do remontu. Niewielki, stary, zabytkowy budynek ma zostać gruntownie odświeżony. Co zatem z ubiegłorocznym pomysłem wybudowania dużego, zintegrowanego dworca? O to zapytaliśmy prezydenta Renkiewicza, który o nowym obiekcie mówił podczas ubiegłorocznej samorządowej kampanii wyborczej. W tamtym roku we wrześniu, nie był to dobry termin, chciałem zorganizować konferencję, ona została storpedowana. Podczas kwietniowego spotkania samorządowców z naszego regionu z ministrem Adamczykiem padła ze strony rządowej informacja o kolejnym terminie kolejowej konferencji, ale ten plan znowu się nie ziścił. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tego projektu. Wiedziałem wcześniej, to 3 lata temu przecież powstał program budowy tych 200 dworców, czy modernizacji 200 dworców. Suwalski dworzec jest tam. W tej chwili została ogłoszona przetarg na dokumentację remontu tego dworca. Prezydent Suwałk ma wciąż nadzieję, że mimo to nie wszystko zostało przesądzone. Jak nas poinformował, zamierza z propozycją zmiany wystąpić ponownie. Na tę chwilę planowana jest budowa osobowego przystanku kolejowego w pobliżu zjazdu z ulicy Utrata w ulicę Staniszewskiego. Zdaniem prezydenta Suwałk prace nad budową nowej trasy prowadzone przez spółki PKP nie posuwają się w należytym tempie, choć koncepcję budowy szybkiej komunikacji kolejowej uważa za jak najbardziej pożądaną i słuszną. Jego zdaniem pomysł na przygotowanie torowiska dla pociągów jadących z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę jest doskonały. Te 250 na godzinę jest dzisiaj w XXI wieku czymś oczywistym. Tam musi być ktoś, i to jest również rola ministra Zielińskiego, kto zepnie to na szczeblu politycznym. Bez tego wiem, że spółki kolejowe to jest odrębny świat. Natomiast jeżeli będzie wyremontowany ten dworzec carski, no to on tam zostanie. Dobrze byłoby, żeby jeszcze nawiązać ze stacją autobusową, centrum te zintegrowane, takie przesiadkowe, autobusowo-kolejowe tam powstało. Tam jest miejsce pomiędzy ulicą Kolejową a tą linią, która tam biegnie, nie, torami.